Cześć wszystkim, jestem Bawi196, a to jest kolejny film z ciekawostek ze świata Kangurka Krao. Zostaw łapkę w górę, jeśli film Ci się spodoba. Przed Wami rozmieszczenie monet w poziomach dodatkowych. Numer 1. Monety mamy na pniach i wzdłuż drzew na lawie. Numer 2. Monety są na zjeżdżalni dla kul kamiennych. Podczas zbierania monet niełatwo skupić się na przeskakiwaniu kul. Numer 3. Tym razem zbieranie monet jest utrudnione poprzez wielkie kilofy. Małe monety, jak widać, są rozmieszczone w kółka. Oprócz tego występuje też kilka dużych monet. Numer 4. A propos dużych monet. W poziomie dodatkowym od poziomu 4 jest kilka wielkich monet oraz jedna rękawica. Numer 5. Ten poziom dodatkowy jest światem kangurożernych rościczek. Monety są poukrywane w większości kamieniach, lecz występują też puste. W jednym z nich znajduje się dodatkowa rękawica do rzucania. Numer 6. Monety w większości znajdują się na środkowej wyspie oraz na mostach, znanych już z końcówki 4 poziomu. Numer 7. W tym poziomie dodatkowym monety są rozmieszczone wokoło dynamitów. Numer 8. Ten poziom jest faszerowany wielkimi pułapkami. Jeśli nie zginiemy, maksymalną liczbą jest 9 dziur. Numer 9. W tym poziomie monety są na zjeżdżalki. Wyzbieranie ich wymaga dobrej zręczności. Nagranie pochodzi z jednego z odcinków serii Świat Kangurka Krao, w którym nie przedstawiłem zbierania wszystkiego. Numer 10. W poziomie 12 ze statkiem jest poziom dodatkowy, a monety są rozmieszczone na platformach w ten sposób. Tak informujący o niebezpieczeństwie. Kto by tam chciał w ogóle skakać? No ale dobra, niech będzie. Numer 11. Poziom z losowaniem. Monet co prawda tu nie ma, ale jest rękawica. Numer 12. Monety są rozmieszczone na obrotowych platformach. Numer 13. Monety znajdują się na piramidzie. Aby dostać się na nią, wymagana jest perfekcyjna zręczność. Monety są rozmieszczone w ten sposób. Numer 14. Kolejny poziom dodatkowy jest wewnątrz grobowca z 5 kryptami. Znajdują się w nim monety w ten sposób, w każdej z krypt oraz dodatkowo w jednej z nich jest rękawica do rzucania. Zwróciłem uwagę, że na zagrajmy pokazałem tylko 4 pomieszczenia zamiast 5. Na szczęście tym razem to przedstawiłem, ale w innym nagraniu. Stąd ta różnica monet. Numer 15. W poziomie dodatkowym od pierwszego poziomu kosmicznego znajdują się szybkojezdne platformy oraz gdzieniegdzie duże monety. Numer 16. Kolejne losowanie, tym razem jest do wygrania główka kolejnej kontynuacji, bez jakichkolwiek monet. Numer 17. W ostatnim dodatkowym poziomie kosmicznym znajduje się sporo monet. Numer 18. W tym poziomie dodatkowym monety mają jedno miejsce, w którym się pojawiają. Gdy tylko klikniemy 4 dźwignią totemy. Oprócz tego są również w tym poziomie dodatkowym przeciwnicy. Numer 19. Monety znajdują się nad kraterem z wrzącą lawą. Dzięki motolotni można je wyzbierać. Numer 20. W tym poziomie dodatkowym są duże oraz małe monety w większości na liściach liliowych.
Przy okazji, lilie wonne trochę się przemieszczają. Numer 21. Mamy przedostatni poziom dodatkowy. Jest to pierwszy i ostatni poziom dodatkowy, w którym mamy widok w 2D, tak zwany od boku. Na platformach znajdują się wyłącznie wielkie monety. Numer 22. To jest ostatni poziom dodatkowy, ale... Czekaj! Wróć! Nie ma w nim monet, nawet dodatkowych kontynuacji, ani rękawic do rzucania. To oznacza koniec części związanej z rozstawieniem monet w poziomach dodatkowych. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i już dziś zapraszam do kolejnych filmów na kanale. Pozdrawiam, cześć!